Witam w dzisiejszym filmie. W dzisiejszym filmie będziemy zbierać podkowy, czyli to, co było zapowiadane mniej więcej tak od odcinka numer 5, może 6. Ale nie mieliśmy wystarczającego progresu, żeby to zrobić. Ale dzisiaj zrobimy to i w sumie tyle. Po prostu zbierzemy te kilka podków, bo w sumie jakby nie ma zbytniej nic do roboty. Możecie podążać za filmem, będziecie mieć wszystkie lokalizacje podków tak mniej więcej, więc jeżeli wam się nudzi i chcecie znaleźć sobie wszystkie podkowy, no to myślę, że akurat ten film będzie idealny, bo macie pozycję wszystkich podków na konsolach i na komputerach w sumie też, bo chyba ci się nie różnią, o ile się nie mylę. No ale tak, od czego zaczynamy? Od tego, że zawiesiliśmy się ciągnikiem i będziemy musieć wrócić z powrotem. I tak, co zrobimy z pieniędzmi, gdy już otrzymamy to $1 000 000? Ja myślę, żeby zainwestować w kosiarki większe i pójść już w łąki i kiszonkę oraz zwierzęta, bo wydaje mi się, że tutaj zbieranie plonów mi się będzie mało opłacać, bo jakby jest dużo roboty, ale mało zysku. Więc w najbliższym odcinku będę chcieć połączyć pola 15, 16, 14 i zrobić z nich wielką łąkę, więc nie wiem, co o tym sądzicie, ale ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Następne, co będziemy robić w najbliższych dniach, to w sumie kupno kilku nowych pól, pewnie. Może jakieś nowe maszyny, może też krowy. O, w krowy myślę, że możemy zainwestować wkrótce. I na pewno w przyczepę samozbierającą oraz spłacimy kredyt, jaki mamy. I to w sumie wszystko. Jakby równie dobrze mogę po prostu teraz wyłączyć nagrywanie, wyłączyć mój głos i będziecie mieć pełen odcinek z muzyką, jakby w sumie tyle by wystarczyło. Tylko z tego, co wiem, to z jakiegoś powodu wy lubicie, gdy ja komentuję. W sensie dosłownie w ankiecie daliście, że wolicie, gdy komentuję, a nie, że jest tylko muzyka, więc pozwólcie, że będę dalej komentować. Jak widzicie, jesteśmy przy krowach, więc fajnie. W sumie to jest taki moment, że nie mam zbytnio czego komentować, bo jakby wszystko jest gotowe. Jakby jeszcze nie wiem, kiedy tą serię będziemy kończyć, bo już nie wiem, który nawet odcinek jest, tak szczerze. Chociaż w sumie ja też nie liczę zbytnio tych odcinków, ale mówiąc szczerze, myślę, że to już będzie chyba 16, a tutaj za chwilę się zdziwię, pewnie, więc no. Okej, co będziemy jeszcze robić w najbliższych odcinkach, potencjalnie? Oprócz łączenia wielu pól, myślę, że w sensie, no te koło właśnie naszego gospodarstwa będziemy łączyć. Myślę, że fajnie jakby się dało na nich zbudować jakieś obiekty. Ale o ile się nie mylę, to chyba Farming Simulator 13 nie ma żadnych takich obiektów typu garaże czy coś, więc chociaż wydaje mi się, że miał, chociaż mogły to być mody, więc nie pamiętam tak szczerze. Więc zapewne po prostu postawimy sobie jakieś generatory i będziemy zarabiać w taki sposób. Czyli generatory, kiszonka i jesteśmy milionerami at this point. Więc myślę, że tak podsumuję naszą historię w tej serii i to, co będziemy robić w ogóle. Nie chcę jakoś przedłużać tego filmu, bo równie dobrze mogę już nagrać kolejny, który mam przygotowany już i wrzuci wam no po prostu myślę, że za jakieś 2-3 dni, żeby nie było, że filmów nie robię. Więc jak widzicie, my już mamy całkiem sporo tych podków zebranych, więc za chwilę dosłownie będziemy mieć gotowe 100 podków. I tak, najpierw co zanim dostaniemy te podkowy? Będziemy musieć czekać na deszcz. Bynajmniej tyle udało mi się powiedzieć, w sensie wywnioskować ze konwersacji na Reddicie. Będziemy musieć poczekać na deszcz i na tęczę, więc no, nie powiem, że to chwilę nie zajmie zapewne. I oczywiście mamy Please Reconnect the Controller. Jak ja kocham kontroler w mojej 360, jaki on jest cudowny. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał go wymieniać.
Błagam, ktoś mi przyśli działającą klapkę, proszę. Nie, ale mam jeszcze drugi kontroler i on ma zamienną. Działa o wiele lepiej, więc nie ma co narzekać chyba. Co będzie po tej serii, bo akurat kilka osób mnie o to pytało. Myślę, że po tej serii nie będzie seria z 15, tylko z Westbridge Hills. I w Westbridge Hills nie będziemy iść w trawy, tylko w pola, po prostu w uprawę kukurydzy i różnych takich. Myślę, że też będzie raczej na kiszonkę, ale jeszcze zobaczymy. Możliwe, że pójdziemy w stronę upraw, bo mówię, w tej serii myślę, że raczej pójdę w zwierzęta, a tam taka uprawa roli to pójdzie na bok. Więc no, może was to zadowolić, może nie. Już zestawy kosiarkowe będziemy kupować w następnym filmie, mogę wam już to zapewnić. Mamy ten ciągnik z przednim tuzem, więc jak dla mnie jest to ok, bo mogę sobie podpiąć dwie kosiarki. Oczywiście udało mi się zaklinować, bo oczywiście ja umiem się zaklinować w wielu różnych miejscach. To zabrzmiało dziwnie i myślę, że ktoś kiedyś to może wyciąć z kontekstu. A tak jak mówię, następne odcinki to już będzie z kółki, po prostu większa niż pieniędzy. Zignorujcie fakt tego, że minus 562 mamy aktualnie. Możecie też pisać wasze propozycje, co możemy zrobić z pieniędzmi. Może ktoś ma jakiś ciekawszy pomysł i po prostu posłuchamy tej osoby zamiast iść w zwierzęta. O rany, mi się wszystko myli. Zwierzęta, kiszonkę oraz tą ogólnie łąki, bo jakby nie kłamiąc, idziemy teraz bardziej w łąki oraz stawę, więc w ogóle myślę, czy nie kupi tej samojednej kosiarki, chociaż myślę, że na razie traktor by wystarczył, więc nie ma co. W ogóle nawet nie wiem, kiedy tą serię skończyć, bo jakby nie wiem, może ja zbyt dużo mówię o końcu tej serii, ale jakby kończy się content, bo jakby wszystko, co już dało się zrobić, to my już zrobiliśmy. Może tam zostały nam jeszcze te takie obiekty do postawienia. Może ewentualnie w sumie chyba jednak wszystko zrobiliśmy. Może jeszcze jakieś wielkie sianokosy czy coś, ale tak to w sumie wszystko zrobiliśmy. Ale myślę, że najpierw weźmiemy, zdobędziemy wszystkie osiągnięcia i może wtedy zakończymy tą serię. Chociaż wszystkie osiągnięcia wiem, że nie będą możliwe ze względu po prostu na to, iż jakby zepsuliśmy pierwszy dzień, bo nie mieliśmy konta na minusie, więc w następnej serii specjalnie zbankrutujemy w pierwszym odcinku zapewne. Wiem, że to głupio brzmi, ale słuchajcie, to zadziała. Okej, okay, i jakby to już jest dosłownie praktycznie końcówka odcinka, ja po prostu dzielę się z panami na dalszą serię. Nie mam zbytnio pomysłu. W ogóle ktoś zauważył, że głos mi się zmienił. No trochę się zmienił. Dalej nad nim pracuję. Ale na razie ostatnia podkowa. 90 gamer pointów. Osiągnięcie. I odcinek jest gotowy. Więc dziękuję za oglądanie. Ja idę kończyć plan naszego imperium. Do zobaczenia.